wyobraź sobie, jesteś Dominikiem Toretto, wracasz sobie właśnie na chatę, na grilla, po długim i wyczerpującym dniu ratowania świata, lataniu Dodge Chargerem po księżycu i w końcu możesz wrócić do rodzinki, ponieważ jest najważniejsza, i zjeść tego grilla. Dodge Charger Dominika Toretto, ale ten prawdziwy Dodge Charger. Zobaczcie, jak to masywnie wygląda. Okej, okay. I czym on się właściwie różni od standardowego chargera, który mamy w grze? Czy możemy standardowego chargera ulepszyć do takiego poziomu, jak wygląda ten? Na pewno można podobno maskę sobie zainstalować, ale ten możliwe, że ma jakieś drobne różnice. Na przykład w środku widzimy, że mamy hydrołapę. Albo co to kurde jest? Nie wiem, może on tym biegi zmieni. Tak, klatka bezpieczeństwa jest potężna, mamy jakieś prawdopodobnie niestandardowe fotele i potężną butlę z nitrem. Ja ale wielka. Kurde, to jest samochód na pewno Dominika Toretto. Możemy otworzyć niestety tylko drzwi, nie możemy zajrzeć pod maskę. Ach, nie możemy jej nawet zdemontować w żaden sposób, szkoda no. I tak wygląda wnętrze. Czy my tu mamy automat? Wiesz co, tak to wygląda chyba, chociaż nie, chcą... Nie no dobra, jest tam pedał gazu, okej, dobra, bo jest taki ciemny, nie widziałem od razu. Więc mamy jakąś chyba skrzynię sekwencyjną albo coś takiego. Cholera wie, czym tam Dominik Toretto jeździ, ale samochód wygląda ciekawie. Zdaje się, że ten przedni zderzak jest trochę zmieniony, nie? Taki inny kształt ma. Okej. Ja mam Dodge'a Chargera, prawdopodobnie też zrobionego na takiego Dominika Toretto. A widzicie, nie ma takich modów. Nie możemy mieć takiego zderzaka, ale okej, okay, przód wygląda na to, że jest standardowy w tym chargerze Dominika Toretto. Nie przyglądałem się nigdy, ale faktycznie jest tak ten przód pofalowany, nie? Tu gdzie się kończy maska i zaczyna się niżej grill, tu mamy takie przejście ciekawe. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale proszę bardzo, coś takiego jest. No i jeśli chodzi o części, to my tutaj... Możemy sobie zainstalować taką maskę, ona jest mega podobna do tego chargera Dominika Toretto i chyba we wcześniejszych częściach Szybkich i Wściekłych mieliśmy właśnie taką bardziej standardową wersję, chociaż kurczę dużo się nie różni, nie? Też możemy sobie tutaj w Forza Horizon 5 zainstalować tą klatkę bezpieczeństwa i samochód będzie wyglądał podobnie, możemy sobie dać też jakieś felgi podobne do tego samochodu Dominika Toretto, więc jest szansa, że nie będziesz potrzebował mieć konkretnie tego Dodge Chargera, który jest w tym dodatku, nie? Ale sprawdźmy, czym on tak właściwie się wyróżnia i dlaczego warto kupić pakiet za 40 kilka złotych właśnie ze względu na tego Dodge Chargera. Zobaczcie, że on też nie widnieje pod marką Dodge, tylko musimy sobie wejść w... Tak, musimy wejść w markę Fast and Furious, tutaj. Musimy sobie wejść w oddzielną markę Fast and Furious i tu mamy te wszystkie samochody, które sobie odbierzecie. No i jest Dodge Charger Fast X z 70 roku. Bierzemy go sobie jeszcze raz i chodźmy w upgrade'y. Zobaczcie, że ten przedni grill się znacznie różni od tego, który mamy w standardowym Dodge'u. Nie możemy mieć spinek na masce, ale jeśli chodzi o ten wystający element z silnika, czy ten wystający silnik z maski, no to tutaj jest bardzo podobnie, nie? I tutaj właściwie mamy chyba te same mody, co tamten zwykły charger. Zdaje się, że te tylne światła w tym chargerze też są trochę inne nieco. No i w tamtym nie mamy potężnej butli nitra, nie? To jakby plus 10 do prędkości. Megaśnie to wygląda, fajnie skomponowany jest wygląd tego auta. Nie możemy robić swapów, możemy mieć tylko i wyłącznie standardowy silnik, który ma niecałe 7 litrów pojemności, a te 7 litrów pojemności możemy rozwiercić do 7,5 litra pojemności. No i możemy jeszcze ulepszyć kompresor, ale poczekaj, posłuchajmy najpierw, jak on brzmi bez ulepszania i może bez nawet tego rozwiercania. Gotowi? Gotowi?
O, patrzcie, jaki wydech ma ciekawy. Paskudny spód, już widzę, że te tekstury są... W ogóle czemu to takie jasne, nie? Czemu to się tak świeci pod spodem? No strasznie to wygląda. Tutaj właściwie każda z tych części brzmi bardzo dobrze, więc możemy sobie to wrzucić. Ten samochód nie ma prawa jeździć do przodu w prostej linii. Możemy tu jedyne co zrobić, to chyba na drag do Forzy. Ewentualnie, wiesz co, wyjedźmy nim teraz bez żadnego dostosowania, dajmy mu tylko... Ty, ja mogę dać szersze kapcie, ale tylko z przodu. Z tyłu nie można dać szerszych. Come on. Felgi zostawiamy te, co są. I właściwie tyle. Niespecjalnie możemy modyfikować te samochody z dodatku szybkich i wściekłych. Tak jak do tej pory sobie zauważyłem. 1277 kg wagi. Cholera. Tak to wygląda. Fajnie wygląda ten przód. Niestety, istety w sumie jest dzień. W nocy by go nie było całego widać w pełnej okazałości, ale nie otwierają nam się te wnęki na przednie lampy. Ale z drugiej strony wygląda przekozacko. No dobra, mamy tutaj... Ja sobie, wiecie co włączę? Dam sobie skrzynię manualną. Tak naprawdę nie sprawdzałem, ale mamy tu 6 biegów. Wydłużmy sobie te biegi, bo żeśmy nieco podkręcili samochód. Myślałem, że będzie 10-biegowa skrzynia. Fajnie to wygląda, co? I brzmi. Ale bardzo ciężko jest samochód utrzymać w prostej linii, to wam tylko tyle mogę powiedzieć. No i mamy chyba niestandardową też deskę rozdzielczą w sumie, nie? Ale jest coś fajnego właśnie w tym Dodge'u, patrząc pod kątem na to, że jedziemy dokładną kopią tego, co widzimy w filmie, co możemy zobaczyć w filmie. Jakoś tak przyjemniej się tym jeździ pod tym względem, wiesz? Buduje to klimat. Ciężko go utrzymać. I tutaj znowu, no, możemy sobie pójść na jakieś wyścigi online, jakoś go tam dostosować, może dać ten spoiler z tyłu taki kaczy, ale to nie jest samochód, którym osiągniemy jakieś spektakularne wyniki, ścigając się z innymi graczami, to po pierwsze, a po drugie,
ten samochód doskonale spisuje się jako auto po prostu do przyjemnej jazdy w Forzie Horizon 5, gdzie sobie przejeżdżamy po całym świecie. Ewentualnie moglibyśmy spróbować zrobić go na drift, bo widziałem już, że wśród zawieszeń, które możemy sobie zainstalować, jest driftowe i sobie go jakoś tam dostosować. Ale wiesz co? Ja mam spory fan z tego, jak jadę sobie teraz i chilluję, wiesz, mogę sobie wrzucić tą piątkę, jechać jak na forzowe klimaty wolno, bo niecałe 250 km na godzinę i jest taka chillerka i czuję się trochę jakbym był takim Dominikiem Toretto z filmu Szybcy i Wściekli. Nie zrobię tutaj jakiejś hardkorowej akcji, więc prawdopodobnie chwilę sobie pojeżdżę i odstawię samochód na bok, poczekam na jakiś zlot, żeby sobie nim wyjechać i poszpanować. A wygląd jego jest bardzo podobny do tego Dodge Chargera standardowego, dlatego że Dominic Toretto właściwie w swoich filmach pokazuje zawsze tego Dodge Chargera niestuningowanego jakoś mocno, poza tam kilkoma wyjątkami, gdzie tam miał tego Dodge'a na lodowcu chyba, nie? Co się tam spiknął z tą Cypher i musiał mieć takiego przykokszonego Dodge'a Charger'a, którego zresztą postanowił zdetonować, nie? A tak, to miał takiego klasycznego zawsze gdzieś tam u siebie w garażu, nieprzerobionego. Tutaj gdzieś jakaś spinka, wydech na dole, ale to co się w nim kryje, to jest pod maską i między siedzeniami, czyli potężna butla, czyli to co jest w środku, czyli coś czego nie widać na zewnątrz, nie? A tą maskę możemy sobie też w Fordzie dostosować. Jedyne czego brakuje to fajnego przodu, nie? Zobaczmy jeszcze jak wygląda ze światłami. Nie chcę nic mówić, ale samochód jest praktycznie w klasie S2. Pod kątem mocy na pewno nie pod kątem prowadzenia. Jedziemy nocny wyścig i zobaczmy jak wygląda nasz chargerek w nocy. O! Widzicie te światełka? Pięknie. O, i ja bym w ten sposób się nim właśnie ścigał. Na chillerku z botami, bez żadnej spiny, poudawać, że się ścigamy w Szybkich i Wściekłych jako Dominic Toretto. I zamiast jeździć dobrze, to kończymy na każdym zakręcie w krzaczorach, nie? A Dominic Toretto wygrywał wszystkim zawsze i wszędzie. No ale filmy to fikcja przecież. Czekaj, czy ja... Okej, bym myślałem, że zjeżdżamy na jakiś szutra, tam byśmy sobie nie poradzili. Dajcie znać, co myślicie o tym chargerku. Myślę, że fajny dodatek i naprawdę warto kupić do DLC pod kątem tego chargera i jeszcze tego drugiego, nowszego, bo mi się najbardziej podobały z tych samochodów, które są w tym pakiecie. Wiadomo. Jeszcze mamy tego flipkara, ale... Ale on dla mnie jest taki średni. Znaczy, na pewno będzie dobry do wyścigów, ale jest średni, bo nie flipuje samochodu. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 5. Dzięki wam, że byliście na tym. Trzymajcie się. Na razie.